Siemaneczko. Ja jako talent wysokiej klasy dzisiaj będę próbował wysokiej klasy, który zawsze potrafi coś spierdzielić. Będę próbował wymienić kierunki, bo w mojej jecie z 2012 roku, to jest wersja bodajże MK6, no niestety przestały działać kierunkowskazy. Przynajmniej jeden przestał działać w lusterku. No i kupiłem takie dynamiki, pokażę wam zaraz. Kupiłem takie do podmiany kierunkowskazy dynamiczne. Fajnie to wygląda. Ciekawe, czy to w ogóle będzie działało, czy to w ogóle będzie pasowało przede wszystkim. Sprawdźmy to. No i tak, co jest potrzebne? Generalnie w komplecie przyszło takie wyciągadełko plastikowe do podważania, żeby nic nie uszkodzić. I mały kluczyk gwiazdkowy. To było w komplecie, słuchajcie. Obejrzałem też mniej więcej jak to zrobić, jaka jest instrukcja. No i generalnie polega cała akcja na tym, żeby pierw wyjąć szkło. A szkło, żeby wyjąć, właśnie będziemy używali tego i postaram się go nie zepsuć. Powinno nam ładnie to wyskoczyć jakoś. No ale oczywiście nie chcę wyskoczyć już. Już widzę, że jest problem. Stawmy je na maksa w dół. Aha. Także jak mówiłem, talent jest. On się nie potłukę lusterka zaraz, nie? Opuszcza. O, to chodziło mi. Tutaj troszkę jeszcze podważ pan. I powinno nam tu ładnie tutaj wszystko powychodzić. Wychodzi. Nie lubię takich akcji. To jest kurde. O, dobra. Jest lusterko, to jest cała płytka podgrzewająca. Dobrze by było sobie to wypiąć. Ja tu mam śrubokręcik w kieszeni, który mi się do tego przyda, słuchajcie. I to leciutko poluzować. To jest generalnie niespecjalnie ważne, ale ta kolorystyka kabli, ale zachowamy ją. Dobra. Tak to jest. Szkiełko wyjęte jest w całości. Cud nad Wisłą się stał. I teraz dalej. Żeby to zdemontować, tu mamy takie śrubki, które trzeba powykręcać. Dobra. Ważna rzecz jest taka, że te śrubki, które... że te kierunki, które kupiłem, kosztowały na Amazonie tutejszym 23 funty z przesyłką razem. No więc cena była dobra. Z tego co widziałem, fajnie działają. Są to kierunkowskazy dynamiczne, więc na razie lecimy z tematem i wykręcamy sobie te śrubeczki. Gdzie je by tutaj schować bezpiecznie? Jedna śrubka tylko. Tu jest druga. No wykręca ją pan. Nigdy nie było to rozbierane, więc dosyć ciężko idzie. Ja to robię też pierwszy raz w życiu, także jak ja dam radę, to możecie pewnie, że wy też dacie radę, jak się wam zachce wymienić kierunki. Czy jest coś więcej? Widziałem gdzieś na jakimś filmie, że były trzy, ale są dwie jak na razie. Ja nic więcej tutaj nie widzę. Czyżby ta? Jeszcze. To jest mocowanie silniczka. Chyba go też musimy zdemontować. Wszystkie takie same są na szczęście. Dobra, kolejna. I co, jeszcze jedna, nie? To nam da jakiś dostęp dopiero do tego wszystkiego. Dobra, silniczek mamy wymontowany. Teraz wygląda na to, że mamy dopiero akces, czyli dostęp do całej reszty. Coś puszcza. I tu. Tu też chyba. O, mamy to. Tutaj są dwa zatrzaski, które trzeba wysmerfować. No dobra,
Wyjąłem tą obudowę. Dobra, cała góra schodzi. Cała góra schodzi. Jeszcze coś gdzieś się trzyma, ale nie wiem co. Jak na razie. A few moments later. O, dobra. Wylazło, cała obudowa wyszła. No i teraz panie zdemontuj panie Simonie to. Bardzo mocno się to trzyma. Dobra, a teraz wisi to tylko już na kabelku od tego. Czyli to światełko ambient tak zwane. Ono też nam wyszło. I tutaj mamy wtyczkę od starego kierunku. Saigon jest w środku, powiem wam, niemożliwy, nie? Dobra, wylazło. Stary kierunek jest wyjęty, zobaczymy czy w ogóle ten nowy jest chociaż podobny do tego. No, wygląda podobnie, dzięki Bogu, nie? Tak. Spróbujemy to teraz podmienić. Wszystko jest po prostu zasyfione. To potężnie jest zasyfione. Ambient działa, więc nic go nie wymieniamy. Obetrzemy to ładnie. Cyk. Ten nawet to, ten silniczek obetrzemy. Mam nadzieję, że to jakoś pójdzie. Jest nadzieja niewielka, ale jest. Dobra, mamy to. I teraz po kolei znowu. To musiałoby przyjść jakoś tak tutaj znowu. Ale pierwszy musimy wsadzić tego ambienta sobie. I zaczynają się schody. Wlazł i siedzi. Dobra. Czyli teraz znowu akcja jest taka. I teraz tutaj to muszę skoczyć tu. To siedzi ładnie. Niemożliwe, że to tak idzie. Czyli to mamy założone. Tu sobie wepniemy kostkę, która powinna teoretycznie pasować, ale nie pasuje. Już widzę. Pasuje. Tylko ty kurwa nie umiesz wycelować tutaj. Wlazło. Siedzi. Dobra. To co? Możemy sobie sprawdzić, czy to w ogóle mryga. Ale to... Dobra. Mryga czy nie mryga, i tak musi być, bo i tak innego już nie mamy. I teraz znowu wchodzi panie. O. O, to jest jedno mocowanie ujebane już, widzę. Dobra. Cicho, bo to siedzi nawet, zobaczcie. O, i to ma siedzieć tak, dobra. Tu musimy wsadzić ładnie tutaj. To wszystko nam będzie. Dobra. I to siedzi, ambient siedzi i teraz musimy to wszystko poprzykręcać znowu. Trzy śrubki od silniczka na początek. Silniczek idzie w ten sposób, że tutaj ma takie wypustki. Elegancko ma pasować. O, i jedna wchodzi tutaj. Proszę bardzo. Kręcaj się. Czyżby moja dżeta miała już kierunek? Sprawdźmy to. Zajebiście. Zajebiście to działa. Dobra. I ostatnia sprawa została nam do zrobienia. Oprócz dwóch śrubek jeszcze oczywiście, które mocują całą ramkę. Hi.
dwie śrubki mocujące ramkę i lecimy. Jedna była, kochani, tu u góry. Hops. I jedna tutaj wchodzi. No, dobra, mam nadzieję, że to było pomocne troszeczkę i przyda się komuś taka wiedza, jak to zrobić na żywca. Ja też, szczerze powiem, podglądałem gdzieś tam w internetach, jak to zrobić. Zabierałem się do tego, kurde, z pół roku, bo ciągle mi brakowało tego kierunku. Wkurzało mnie, że go nie mam po prostu. No, ale udało się. Z niewielkim bólem, parę minut roboty, tak naprawdę z 15 minut i jest. Także, jak się podobało, to dajcie lajka. Oprócz tego jest wiele różnych innych filmów na moim kanale, także zapraszam, zerknijcie, posubskrybujcie, jeżeli możecie, popiszcie komentarze. Do zobaczenia, cześć!